Siemaneczko, jestem Pepeotem Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmę się wami jęczmienia. Pszenica jest już zasiana. Zostało mi tylko na zasianie jęczmień. Kupiłem nasiona, ponieważ gościu, z którym rozmawialiśmy właśnie o wymianie zboża, po prostu nie dogadaliśmy się odnośnie ceny. Kupiłem też od gospodarza w bimbagu aż tonę. Tonę jęczmienia. Tonę jęczmienia i teraz właśnie zasiadamy i lecimy, bo szkoda manować czas. Trzydziestką siejemy czerwoną. Jak się tutaj powoli wszystko ruszy, odpalamy. Jedyny minus, że właśnie trzeba odpalać miesięcznik, mimo tego, że Poznaniak nie jest ogólnie silnikiem, któremu się powinno odpalać, ale już mało ważne. Pszenica zasiana, mniej więcej ogarnięte. Myślę, że teraz przewiniemy. Miał być plan trochę inny na ten sezon, miało być żyto, ale w sumie z tydzień przecież ja nie mam paszowozu, żeby teraz zapisać żyto, a więc po prostu robimy tak, że przewijamy pewnie do października na siano, kosy, no i raczej to będzie wszystko w temacie. Kończymy, 6000 na koncie, no jest bida, ale nie aż tak mocno, jakby się zdawało. Trochę wolno trzeba jeździć, końkiem zarzucił, ale się boję, że mogą mieć nie do ciągnięcia. Więc wolę tego nie ryzykować. My tak wjeżdżam od brzegu do brzeg, bo mogę. Zbytnio 30 mocno nie zjeżdżę sobie tego tej pszenicy, która jest zasiana, więc tu się nie martwię o to, że coś tutaj zrobię. Ktoś tutaj jeszcze hamulce popalił w tej 30, bo ktoś te hamulce nie za bardzo tutaj mocno funkcjonują, a to tam też sprawy techniczne zachowam sobie na okres zimowy. Na okres zimowy. Właśnie, żeby po prostu już tego dokończyć, to jest pierwszy sezon, pełny sezon siewny. Mówię, tylko zostanie mi do ogarnięcia jeszcze łączka, czyli właśnie cięcie, zgrabianie i prasowanie się będzie pogoda. Oczywiście wsianko by najlepiej pasowało, moje krówki były najedzone, wykarmione w 100%. Ciekawe, jestem tylko ciekaw, czy starczy mi mojego siana, które było właśnie ścinane, tak? Znaczy bardziej zbierane, o to mi chodziło, ale mam nadzieję, jestem 50% pewny, że na pewno mi powinno starczyć, bo jednak tych beleczek chyba zabraliśmy około 300 w sumie, więc no zdaje mi się, że powinno. Ojoj, trochę przedaleko. Na mięzy zasieję, no, ale to nic, na pewno mam pełno, podobnie tonę kupiłem, więc tu się nie muszę martwić o to. Mięsa mówię zasiana, no, troszeczkę czasu spędziłem nad tym, by zasiać, no ale jednak robota poszła, wszystko pięknie, ślicznie. Powiem szczerze, myślę na zmianę Poznaniaka. Bo powiem, już powoli przekłania siada. No przekłanie też troszeczkę 800 zł dać. Boki popękane zaczynają być, pękają. A się ogólnie na zmianę tego silniczka na jakimś może lżejszym silniczkiem. Ogólnie nie wiem, zobaczymy, czy to finalnie wyjdzie. Aż tak na razie zawsze nie wymienię, nie wychodzę. Ale plany powoli jakieś tam odnośnie zmian, można powiedzieć, mam. Trochę powiedzieć mi tak, trochę tak. Miało być trochę realnie. Starałem się grać realnie, ale też chcę trochę bardziej mieć lepszy widok pod tym względem. Oj, 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 tylko żebym się tam w jęczmień nie zasiał. Pszenicę, przepraszam. I tak, jeszcze będziemy się widzieć w okresie, może powiedzieć, przedzimowym. Ponieważ dogadałem się już z firmą, która pożycza maszyny. Maszyny, ciągniki, tego typu rzeczy na ogólny
tak powiedzmy, na czolenie łąki, o. Czolenie łąki, no, ponieważ ja swoim, tak powiem, chyba trzeci odcinek rzędu, no, pod tym moim grudziąckim pługiem, no, nie dam rady tego zadać, muszę pożyczyć sobie ten, koszt powiedziałem, ciągnik 250 na godzinę, a łuk do tego ciągnika to jest 100-150 zł na godzinę. No sporo w sumie. Taniej pewnie by mi wyszło, żebym cały komplet wziął. Czyli jakiegoś może znajomego, jakiegoś gospodarza, który by mi to może ogarnął. Niestety jeszcze tak mocno tych znajomości nie mam, a od znajomego, który kupowałem ciano, on ma tam 80 z szybką zagonówką. No teoretycznie dałby radę i pożyczyłby mi to, ale boję się, że jednak konka to bym chciał zrobić na tej zasadzie, żeby no jednak większy koń był, a po prostu nie chcę męczyć obcego ciągnika aż tak mocno, jeśli wiem, że są takie firmy, które rozsypiają sprzęty, więc tutaj nie będę pożyczał, znam jako wynajmę, zobaczymy, też taki coś będzie, ogólnie mówię. Łąka no nie jest duża, no ale mi się tak no liczę te 5 godzin na spokojnie, to przeważnie wiadomo, jeszcze coś tu podlecieć, się podlecieć, ale to jednak od 5 godzin obocznik prawdopodobnie to się liczy. Nie wiem, czy to jest od godzinówki takiej ogólnej użytkowej, czy to jest od godziny ogólnej no właśnie od wzięcia z placu do przywiezienia na plac, można powiedzieć, więc zobaczymy. To finalnie wyjdzie. Na razie mam zaklepany ciągnik wstępnie 150 koni z szeroką pługiem. No ale wiadomo, to się jeszcze może mocno pozmieniać. Co do tego. Ale zobaczycie to po sianokosach. Będzie tylko zrobiony pewnie pokos. Pokos jeszcze tylko na odcinku będzie pewnie tylko spasowany. No i będę tylko już przewijał taki mikrofon. Tawę zabrać tą łąkę, a ogólnie tak, że muszę jeszcze zanim zarzucę sobie też wspomnianą orkę na łąkę, to muszę jeszcze osiać wapno, więc no troszkę pieniędzy, jak powiedziałem, 4000 jeszcze jedna łódka musi być, na dwa pola muszą być zrobione resztę wapnem, więc pierwszy sezon, można powiedzieć, jest dość intensywny pod względem wydatków, tak, opatrzyć 8000 na same wapno, do tego muszę zakupić, znaczy zakupić, przepraszam, muszę wynająć usługę maszyny, właśnie spługę, czy nie spługę, to następne koszta, co ma sumę, bo jestem w tym sezonie pierwszym, no, troszeczkę stratny, bo liczę tak szczerze, że zarobię jeszcze teraz na jesieni na ciągu. No niestety może zachowałbym ambitny był, no ale zobaczymy, może na wiosnę coś leci, tego nie wiem, chciałbym, zobaczymy jak to będzie wszystko kwestią finansową sobie stało, bo chciałbym troszeczkę te 30 odciągnąć, mimo że no to te 30 nie są zbytnio tutaj tyrane, ale jednak przydałby się jakiś ciut większy ciągnik i po drugie prawdopodobnie już prasa rolująca. Czemu tak szybko? No z tego względu, proszę Państwa, że nie oszukujmy się, kostki ogólnie na tej serii no, FPS-u zawierają. Bez kostek miałem z tymi maszynami, które posiadam, miałem 60 parę FPS-ów. W tym momencie mam tylko 540, a 50 FPS-ów. Naprawdę troszeczkę te FPS-y uciekają. Więc trzeba jakoś alternatywę zrobić. Chyba, że ktoś ma powiedzmy taki trigger właśnie na to, by móc postawić sobie kostki w takim miejscu, żeby one nie lagowały. Tylko wiecie, takie skupisko zrobić. Ale tego zobaczymy, patrzeć sobie ogólnie. Wiecie, mam grę tak realnie, ale z drugiej strony tak te tematy, które były z początku, no jest tak ciężko mi w głowie teraz układam, więc no tak jak teraz, czyli gadamy sobie, jeśli jakaś fajna powiedzmy stanka będzie, no to tak wiadomo będzie, tak zrobiona. No nie oszukujmy się,
gramy tak w tym, chciałbym realnie mocno grać z tym wszystkim, no ale jednak w tej gadce w Wiedniu się tak nie układa, bym chciał. Dobra, ja sobie zaraz cofnę, ja sobie zaraz w tym przystanku sobie tutaj zasieję, żeby to może już miało ręce i nogi. Cyk. No niestety mi taka może to są jeden numerka. No ogólnie też się zastanawiam nad wymianą tu 30. Ona jest fajna dość, fajny kolor, ma i funkcję, ale już no jednak wychodzą mankamenty, które były no, przy kupnie tej 30 niewidoczne, tak, czyli hamulce, jak wspomniałem, ten remont pierwszy teraz, który był robiony na dużo pieniądze przy, ale jednak wyszły, no nie liczyłem się z tym w początku, no teraz zaczynam bardziej odchodzić tego racjonalnie, że jednak powiedzmy w tych pieniądzach, które dałem tam wszystkie, no niby nie są to duże pieniądze, patrząc na Elixa, bo na 16 tysięcy ciągnik z 30 z którym odkupić w licytacji, no to nie są duże pieniądze. Nuga też mniej więcej w takich samych pieniądzach, bo to było chyba nie, ta 18, tamta 15, ta 18, tamta 15. No patrzę na internecie, no to teraz mówimy powiedzmy nawet te 25 po 35 tysięcy miesięcy. Myślę, że jeśli miałbym się naprawdę spotkać, no to na świętego spokoju, żeby ta wszystko poszła po prostu, no to raczej bym tak chyba widzieć za 22 tysiące. Ja się chciałbym ją kupić za 22 tysiące. Dołożylibyśmy, kupilibyśmy jakiś silnik większy. No nie dużo, ale większy. No bo jednak chcę trochę bardziej komfortowo zapagać. No i troszeczkę, jak powiedziałem, to jest taka seria, która będzie rozwojowa, no że tak może będzie trafiało, że rozwojowo mocno, mocno rozwojowa będzie, tak? Czyli będziemy szybko, intensywnie wymieniać tę maszynę, będziemy intensywnie kupować pola, wiadomo. Ja jeszcze co to powiem, raczej kupić pole, tak? No ale, no, dzierżawców, dzięki Bogu, jak to się mówi, dzierżawę sobie ogarnąłem, jest dzierżawa jedna. No teraz chciałem kupić gdzieś tu blisko pola. Już nawet pokazuję, które bym chciał, to wiadomo, to muszą pewnie już być po żniwach, jak się nie mylę. Jesteśmy gdzieś tu, czekajcie. Chałgany temat. Tak, to są te pola, bo jak się nie mylę. Czyli 201, 202, 203. Tu jest 16, tu jest 11. Czekajcie, tam jak miałem? To jest 16, tu jest 11, tu jest 15, no i tu jest. Czekajcie, jak aktywnie się przyklikuje tutaj. No to macie tutaj ile? 40, około 50 tysięcy powiedzmy. Trzeba mieć na te pola. Musielibyśmy chcieli. W razie nie chcę zbytnio daleko też iść, bo te ciągniki nie są w takim stanie pierwszej świeżości. Więc no trzeba będzie trochę tu na razie blisko po prostu domu robić. I zakupować te pola. Kredytu też nie chcę też dobierać, bo no kredytu to jest szybin, czekajcie, ja mam tu leasing, to jest to wszystko. 152, czy ja co mam tutaj? Popatrzcie, całość. Dobrze gadałem. 5,39 ma cała powierzchnia tego pola, które, znaczy tych, powiedzmy, tego gospodarstwa całego. Tak, więc no, no jest sporo, jak na ten, a dzierżawa sama ma hektar 16. Państwu pokazane jest, co, gdzie i jak to wygląda. Chciałbym zobaczyć ogólnie 201. To jest tak, 28, 19 i 26. Arów. Myślę, że to by było dobre, 242, ale a tu jest w którym tym miejscu? No, czyli te 4 pola, 3, to byśmy mieli troszkę już tak nakupywane. Fajnie to by było. No, powiedzmy spełnić to na okres wiosenny, tak? Jakby już na wiosnę coś takiego było. Ale jeśli tak będzie, no to ciężko będzie stwierdzić na razie. No bo bez pieniędzy tego nie kupimy. 50 tysięcy trzeba mieć ogólnie na same właśnie takie rzeczy. A wiecie, że zboża nie sprzedaje, bo zboże idzie całe do
rytowania, więc zimowego odcinka ogólnie nie będzie tutaj. Więc no... Jeśli skończymy na sianokłasach, widzimy się dopiero na wiosnę. To twój na temat może powiedzieć. Odboża zostają i da na pasze teści mądra dla moich krów. No to tu musi być, tak? Bez żadnych tutaj bawienia się, tak? A nakłady robię. No ta sieska, mówię, no jest fajna, ale już po prostu dla świętego spokoju trzeba nieźle będzie pomyśleć. Możecie podsypać ogólnie propozycję, jakiej ciągnik się tu ogólnie widzieli do początku. Ciut większy, bo plana będzie jeszcze większy ciągnik, ale to dopiero będzie osnokes prawdopodobnie jesienno-zimowy pierwszego roku, więc pierwszy kolejnego sezonu. Po prostu chcę tak robić, żeby szybko się rozwijać. Wam to będzie pasowało, mi to będzie odpowiadało. Wiadomo, w życiu rannym szybko się tak nie powinniśmy rozbijać. Prawdopodobnie się tak to będzie, jak ja będę chciał. Ale mówię, to jest też po części gra. Po części ma się tu dziać. Tak, tak jakby to było w pierwszym sezonie. Tak samo musi też tak wyglądać. To wszystko fajnie było. Wiadomo, tutaj żadnych sprzedaży, żadnych promocji nie uznajemy, bo to nie jest... To nie polega na tym. Tylko właśnie typowo na zakupach ciągników, które są tutaj odpowiednie. Powiem tak, 4 na jedzie czwórką. I powiem szczerze, że i tak tu ładnie idzie. Ta robota na pewno w tym polu ładnie idzie. No i będzie trzeba pewnie zasypać, chociaż pewnie tutaj będziemy migrę nie kończyć, jak dojdziemy do końca. No bo jeszcze muszę troszeczkę pewnie sianka dać moim krówkom, bo też pewnie tam coś jest. A ogólnie zaraz przylecimy i zobaczymy tam też ogólnie, jak wyglądają sytuacje z tymi łąkami, z tymi polami, proszę, łąkami, które jestem skłonny przy przyszłym kupić. Więc zobaczymy to. Pójdziemy, zobaczymy. A na razie zobaczmy, jak to wygląda u naszych krówek. No, powiem szczerze, no jest sporo. No sporo trzeba kostek jeszcze dołożyć. Sporo kostek dołożyć. O, tutaj widzę, że się kostki nie wciągły. Sobie wrzućmy z kostki, tutaj są mi na razie. Nie wciągło sumy. Ale to, żeby nie tracić czas, chociaż nie tak już będzie. Żeby też troszeczkę to było inaczej. Dobra, weźmy sobie kostkę jedną, rzućmy sobie powoli, się trochę odlaguje. Safe. Stogi mniej więcej porobione, tak żeby po prostu no nie zajmowało jak najwięcej miejsca, tylko był bardziej skupiony. W jednym praktycznie punkcie zajęłam oczywiście somą, która jest kawałeczkiem, jednym kawałeczku polem, tak, na polu. Ale patrzcie, to są raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich, powiedzmy, stogów, bo sto chyba kostek, jak się nie liczę, nie mylę. Więc trochę tych kostek jest. Po 300, 400, 300, tu ile nie są, po 300 litrów. No więc mamy jakieś 30 tysięcy. Jeśli więcej, myślę, że powinno tego starczyć. A już dzisiaj dostawały się. Dostawały. I jeszcze widać, no, są głodne. No, żeby mi się są dość głodne, no, ale jednak też wydajność mają swoją, tak? Mają swoją wydajność, no i wiek już mają ile? 34 miesiące, więc tej wydajności te zaczną powoli pewnie spadywać. Ale dopóki, wiecie, się nie rozwinę, nie mam sensu ich wymieniać, bo to dopiero wiadomo jest, bo dopiero kiedy kupne, więc ja to nie będę się patrzył na okres, tylko powiedzmy mniej więcej 3-4 lata, może więcej. Zobaczymy, jak będzie wydajnością i jak będzie możliwość pieniężna, tak? Bo w życiu rannym, wiadomo, są gospodarze, którzy wymieniają dość często krowy, ale no, w polskim gospodarstwie tak średnio, no powiedzmy te 6-7 lat
No to tak prawie jednak będą u mnie. Więc 7 lat, no to macie ile? 84 miesiące, jak tak szybko liczę. Więc trochę czasu będą miały. Dobra, lecimy, bo chcę zobaczyć ogólnie, jak to wygląda. Widzicie? Łąkę wypaliło, nie ma nic. Trzeba to będzie prowokować, dlatego wiem, że będzie porządny ciągnik tutaj dać i tutaj zobaczyć, bo tu będzie ojciec. A tu będzie na wiosnę łąka z kolei. Więc tak trochę fikuśna łąka będzie, no ale dobra. Zobaczmy, co tutaj ogólnie jest. Mamy tak. To jest to jedno pole, przez przyjrzy to dociera, nie? Przyjrzy to właśnie, ja w ogóle powiem, że jest przyjrzy to w tej grze. W tym sejwie. To na kieszonkę przyjrzy to żyto. Czyli można było już siać. Przyjrzy to tak samo. A no nie tak źle. Więc tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy. No to jest fajne pole, na pewno tu już jest dość spory kawałek, ale wiecie, chcę wam pokazać mniej więcej no to 67 tysięcy, no to już jest sporo. Na te trzy kawałki? Dwie, trzy kawałki. No i szczerze, fajne były. Nie chcę przełożyć. W późniejszym czasie nawet by to można było fajnie połączyć, żeby ten nowek nas tutaj powiedzmy dzielił. Ale ten przejazd musimy go zrobić. Zobaczymy, jak będzie finalnie z pieniędzmi, ale będziemy myśleć, jak będziemy mieli pieniądze. A w dzisiejszym byłoby to na tyle w odcinku. Jeśli taki odcinek się spodobał, to proszę o rekomendację. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.